normie. Za chwilę podamy wynik końcowy tego zawodnika. Jeździ pod kołem. Albo poleciał tam do namiotu. Jest, śpi tam? 106,8 punktu karnego. To wynik końcowy. Krok w krok i Ksawery Sięgórski. A przed Państwem już Czarnola i Katarzyna Kokowska. Polska para po dwóch próbach zajmuje piąte miejsce z wynikiem 55,1 punktu karnego. Czarnolas po 16-letnich wałach. Po gierze Olhensonbeck w placu Czamarka po Interwał. Koń został wyhodowany w stadionie konia Jaroszówka. Właścicielem konia jest dosiadająca go zawodniczka. Przygotowuje się Los Terrico, a następnie It's Me. Katarzyna Kokowska i Czarnola to bardzo utytułowana para. W zeszłym roku reprezentowała Polskę na zawodach w Szczegomiu, w bardzo prestiżowych zawodach i pokonała tam bardzo trudny cross trzygwiazdkowy bez punktów karnych. Również na bardzo trudnych zawodach w Bukelo w zeszłym roku pokonała cross bezbłędnie. Zawodniczka, która startuje już w najpoważniejszych konkursach, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Jest rzutki, 8 punktów karnych, dopisujemy do wyniku po dwóch